Z Libanu płynie podziękowanie dla widzów Telewizji Trwam za pomoc, jaką okazali po tragicznym wybuchu w stolicy kraju Bejrucie. Na miejscu jest ksiądz profesor Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ponad 10 kilometrów od portu w Bejrucie, gdzie nastąpił wybuch, znajduje się świątynia grecko-melchicka. W niej także widać ślady katastrofy. To wybijane szyby wybite drzwi, mówi arcybiskup Józef Apsi, Melchicki Patriarcha. Nastąpiło wiele zniszczeń we wszystkich obszarach życia. Cały czas spotykamy ludzi, którzy są załamani, nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą poszkodowanym w Libanie ruszyło polskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Do Bejrutu dotarł transport z pomocą humanitarną, samolot zapewnił resort obrony. W to ogromne przedsięwzięcie włączyła się firma Libella, dla dotkniętych katastrofą przekazała środki czystości, które są najbardziej potrzebne. To jednak nie wszystko mówi pan Jacek Józefczuk. Teraz patrząc, że w dobie koronawirusa też bardzo mocno jest tamta tamci ludzie zagrożeni właśnie tym też wirusem też przygotowaliśmy pod to środki dezynfekujące. Ksiądz profesor Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie apeluje, byśmy przez tę tragedię, która rozegrała się w Libanie, nie zapomnieli o pogrążonej w wojnie Syrii. Ja wiem, że to jest to trudne, ale już. Też prośba patriarchy, żeby nie zapomnieć o tych Syryjczykach, którzy od ponad 10 lat borykają się z tym, co niesie wojna, z głodem, z brakiem leków, z brakiem do służby medycznej. Dramat mieszkańców tych terytoriów może pogłębić obojętność, to niej najbardziej boją się Syryjczycy i mieszkańcy Libanu.